Dzień dobry! Dziś w menu Dorotki przepis na przygotowanie białej kiełbasy trochę inaczej niż tradycyjnie, bo będzie ona duszona w białym winie w towarzystwie pieczarek, pora i czosnku. Zapraszam! Co będzie potrzebne? No przede wszystkim biała kiełbasa i tu polecam wybranie białej kiełbasy surowej. Będzie duszona w winie i przez to nabierze wspaniałego aromatu z wina. Do tego por. Ja tutaj korzystam tylko z tych białych części, też Wam polecam. One są bardziej miękkie i ich potrzeba około 300 do 400 gramów. I do tego pieczarki, pół kilograma. Najlepiej, żeby były drobne. Czym przyprawiam? Jedna łyżka majeranku, jedna łyżeczka soli i 5 ząbków czosnku. No i oczywiście wino, białe, wytrawne, około 100 ml. A co się jeszcze przyda? Będzie potrzebne naczynie żaroodporne, koniecznie z przykrywką. Jeżeli nie macie przykrywki do naczynia żaroodpornego, może być również folia aluminiowa, również się dobrze sprawdzi. Deska do krojenia, nóż i coś do przeciśnięcia czosnku. I to naprawdę wszystko. Piekarnik rozgrzewam już do 180 stopni Celsjusza, górne i dolne grzanie. Zaczynam od przygotowania pora. Przepis jest wyjątkowo łatwy. Zobaczcie, kroję go w plasterki o grubości 1 cm. Po pokrojeniu pora, teraz dno naczynia żaroodpornego obsypuję około 1/3 łyżeczki soli. I dopiero teraz na dnie naczynia układam pora pokrojonego w plastry. Teraz kolej na białe, wytrawne wino, którym zalewam pora już w naczyniu żaroodpornym. Do wysokości, tak żeby przykryć pora. To wino jest nam tutaj bardzo potrzebne, ponieważ kiełbasa jest surowa. I właśnie w tym winie będziemy dusić tą kiełbasę, dlatego musi być go tutaj całkiem sporo. No to teraz pora na kiełbasę. I te pęta kiełbasy, zobaczcie, po prostu w całości przekładam do tego naczynia. Prawda, że to bardzo proste? A jakie dobre! I teraz majeranek. Majeranek warto jest, jeżeli jest taki w miarę w całości, rozkruszyć w dłoniach. Wtedy uzyskacie więcej aromatu właśnie z tego zioła. A teraz czosnek. Ząbki czosnku warto jest rozgnieść trzonkiem noża, póki jeszcze są w łupinie. Dlaczego? Dlatego, że potem bardzo łatwo taką łupinę jest zdjąć. A że czosnek i tak będziemy za chwilę przeciskać przez praskę, to jak najbardziej w niczym nie przeszkadza. A teraz czosnek przeciskam przez praskę, ale przeciskam go na deskę. I teraz czosnek układam już na kiełbasie. Na stole zostały mi już tylko pieczarki i sól. Pieczarki wcześniej bardzo dokładnie umyłam, opłukałam, ale teraz zdejmuję jeszcze z nich skórkę. A obrane już pieczarki kroję na ćwiartki. Gdybyście mieli dużo większe pieczarki, to nawet na ósemki. I przekładam od razu do naczynia żaroodpornego z kiełbasą i porem. Pieczarkami przykryłam kiełbasę. W pieczarkach jest bardzo dużo wody i bardzo dobrze, bo ta woda jest nam w tej chwili potrzebna, żeby udusić kiełbasę. No i skoro jest woda, no to pomóżmy tej wodzie się wydostać z pieczarek. Zrobi to sól. I tutaj zostały około 2/3 łyżeczki soli i w tej chwili tą resztą soli solę pieczarki z wierzchu. Teraz wszystko jest gotowe do zapiekania. Przykrywam górną częścią naczynia, pokrywką po prostu. Jeżeli nie macie, jeszcze raz przypominam, folia aluminiowa również spełni swoje zadanie. No i co? I do piekarnika. Wkładam na środkową półkę piekarnika.
Piekarnik zamykam i za godzinę mam gotowy obiad. I po godzinie wszystko już jest gotowe. Ale ja proponuję Wam jeszcze tę kiełbasę wyciągnąć na wierzch, ponad pieczarki, ponakrawać i zapiec w piekarniku na termoobiegu. Będzie wtedy taka chrupiąca. A przy okazji to jest również dobry moment, żeby podzielić taką kiełbasę już na mniejsze porcje. A teraz już bez przykrycia z powrotem do piekarnika. Temperaturę podnoszę i włączam termoobieg i jeżeli jeszcze macie taką możliwość, włączcie również górną grzałkę piekarnika. Oczywiście kiełbasa już jest gotowa do jedzenia, ale uwierzcie mi, taka chrupiąca to jest dopiero rarytas. I zobaczcie, jak to cudownie wygląda po 10 minutach takiego zapiekania. Na wierzchu jest, nie wiem czy to słychać, chrupiąca skórka. Tak pięknie przypieczoną kiełbasę przekładam w tej chwili na chwilę na talerzyk obok. To po to, żeby dostać się do tych warstw pod spodem. Przełożę je za chwilę na taki piękny, ozdobny talerz i zobaczycie, zwykła biała kiełbasa może być naprawdę pięknym daniem. No to taka wersja, myślę, że się nadaje już na stół. Mam nadzieję, że spodobał Wam się przepis i spróbujecie tak przygotowanej kiełbasy. Widzieliście, jakie to jest proste w wykonaniu. A czy smaczne? Ja uważam, że bardzo. I życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.